Eluwina, ja jestem Radek i dziś filmik będzie troszeczkę inny niż zazwyczaj. A to dlatego, że chciałbym wam pokazać pomysły na zimowe stylizacje. Filmik jest pomysłem jednego z moich widzów, za co jestem ekstremalnie wdzięczny. Chodzi o to, że na Pinterestie znalazłem naprawdę świetne stylizacje i pokażę wam, które moim zdaniem są warte tego, żeby sobie założyć, żeby kupić różnego rodzaju ubrania, które świetnie komponują się w zimowych stylizacjach. Wszystko będę pokazywał na internecie, wszystkie linki są w opisie. Znalazłem wszystkie przedmioty, które mają osoby na tych zdjęciach, więc jeżeli coś ci się spodobało, możesz wszystko kupić. Wiem, że jest to troszeczkę dziwny format, raczej nietypowy, ale mam nadzieję, że ci się spodoba. Jeżeli ci się spodoba, to na lato spróbujemy zrobić podobny materiał. Daj znać w komentarzu, zaczynamy. Pierwsza stylizacja jest perfekcyjna, kiedy nie jest jakoś super mega zimno, ale jest wystarczająco zimno, żeby się jakoś fajnie ubierać. A to wszystko dzięki tej kurtce jeansowej. Jak widać na obrazku, ta kurtka odgrywa tutaj pierwsze skrzypce i to ona jest odpowiedzialna za to, że ta stylizacja ciekawie wygląda. Tutaj dużym atutem jest to, że mamy kożuszek. Jeżeli nie miałbyś takiego kożucha, albo miałbyś przykładowo tylko na kołnierzu, to też będzie w porządku i to też będzie dobra kurtka. Wybrałem kurtkę jeansową dlatego, że jest ekstremalnie uniwersalna i jest naprawdę sporo możliwości stylizacji. Zaraz podsunę kolejne pomysły. Ta stylizacja jest świetna, ponieważ ma ona w sobie parę warstw. Czyli tak jak zobaczysz, pod kurtką jeansową jest jeszcze koszula, a dopiero pod koszulą jest t-shirt. Koszulę polecałbym taką z Bershki, która moim zdaniem dobrze współgra z tą stylizacją. Ciemny kolor pasuje do tej kurtki jeansowej i jest on dosyć uniwersalny. Dzięki temu będziesz mógł używać tej koszuli również w innych stylizacjach, w tych samych, które ci później pokażę. Zwróćcie uwagę na spodnie oraz na buty, które są w tej stylizacji, ponieważ jak na moje oko wyglądają one świetnie. Spodnie możesz wybrać wersję troszeczkę bardziej dziurawą, trochę mniej dziurawą. Tutaj dziury moim zdaniem bardzo dobrze fitują. Jeżeli jest wystarczająco ciepło, jeżeli nie lubisz dziury, możesz lecieć w coś z dziurami. Jeżeli jest trochę chłodniej, jeżeli nie lubisz, to nie musisz. Obie wersje w tej stylizacji będą naprawdę spoko. Tak jak wcześniej wspominałem, taka kurtka jeansowa jest bardzo, bardzo uniwersalnym elementem garderoby. Dlatego podsunę ci też drugą propozycję na stylizację, którą zimą możesz zrobić z użyciem właśnie takiej kurtki. Jest to cieplejsza wersja na chłodniejsze dni, mamy tutaj jednocześnie szalik, mamy tak samo jak na poprzednim obrazku czapkę, jest też tutaj sweter, czyli w takim czymś możesz pójść, jeżeli jest już trochę chłodniej. Czy ja bym coś tutaj zmienił? Ja bym tutaj podejrzewał, żeby troszeczkę inny sweter poszedł i trochę inne spodnie. Te spodnie tutaj podwinięte moim zdaniem pozostawiają tutaj trochę do życzenia, ale to już wiadomo, każdy z nas na własną rękę uzna, jakie spodnie tutaj będą odpowiednie. Mimo wszystko, kurtka jeansowa. Zwróć uwagę, że ona znowu tutaj gra pierwsze skrzypce, tak samo jak przy tej pierwszej rzeczy. Jeżeli masz taką kurtkę, ona od razu rzuca się w oczy. Na plus zasługuje też szalik, ponieważ moim zdaniem nie ma tutaj miejsca w tej stylizacji na takie długie szaliki, które będą w późniejszych. Tutaj raczej chodzi o prostotę. Nie chcemy, żeby szalik nam zagłuszał jakby tę kurtkę jeansową. Ona ma być na pierwszym planie, a jeżeli szalik byłby jakiś duży, jeżeli byłby bardzo owinięty wokół szyi, wyglądałoby to dziwnie i po prostu nie współgrałoby to z tą kurtką jeansową. Przechodzimy do następnej propozycji z mojej strony. Wiem, co sobie myślisz, patrząc na to zdjęcie, że zimą nie ma miejsca dla kurtki skórzanej, że to nie jest odpowiedni moment. Ale ostatnio zimy są coraz cieplejsze i ja sam często chodzę w kurtce skórzanej i ja uwielbiam tego typu stylizację. Dlatego znalazła się ona tutaj. Jeżeli jest trochę cieplejszy dzień, jeżeli nie masz jakiejś dużej odległości do przejścia, jeżeli będziesz przykładowo chodził po galerii handlowej, to jest naprawdę kozacka stylowa, w którą możesz lecieć. Przyjrzyjmy się dokładnie tej stylizacji. Mamy tutaj oczywiście kurtkę skórzaną, ale zwróć uwagę, że mamy też tutaj dosyć eleganckie spodnie, które mają jednocześnie łańcuch i spoko. Nie musisz mieć od razu spodni z łańcuchem. Ja bym wybrał taką wersję. Jeżeli nie masz łańcucha, możesz dokupić osobno, ale nie musisz mieć tego łańcucha. Tutaj na plus jest też szalik, który jest typowym akcesoriem. Tutaj widzisz, że on jest założony, włożony w dłoń tylko do zdjęcia. Tak samo możesz chodzić z tym szalikiem, nie musisz go zawsze zakładać na szyję. Jeżeli chodzisz po galerii, możesz go właśnie złapać w dłoń, możesz przejść się z nim w ręce i to wygląda moim zdaniem naprawdę w porządku. Warto zwrócić uwagę na koszulę, która znajduje się pod kurtką skórzaną, ponieważ moim zdaniem, jeżeli kupimy odpowiednią koszulę, link jest poniżej, to będziemy mogli użyć jej do stylizacji właśnie tej kurtki skórzanej, a także poprzedniej kurtki jeansowej, o której mówiłem.
Dlatego w tej stylizacji polecałbym tę samą koszulę, co w poprzednich stylizacjach. Bardzo podobna do tej stylizacji jest również ta opcja z płaszczem, który jest koloru granatowego. Płaszcze granatowe są dosyć rzadko w naszej męskiej garderobie, dlatego moim zdaniem ciekawie byłoby je dodać, a ta stylizacja wygląda naprawdę bardzo dobrze. Dobrałbym do niej właśnie taki kozacki płaszcz z Zary, a także tę samą koszulę, którą cały czas dobieramy. Ta koszula moim zdaniem jest świetna, ponieważ pasuje do wielu stylizacji, wydaje się też być bardzo ciepła, jest w bardzo uniwersalnym kolorze, więc serdecznie ją polecam. Jeżeli będzie gdzieś kiedyś jakaś promocja, podejrzewam, że też spróbuję się za nią złapać. Tak jak mówiłem, mamy też tutaj granatowy płaszcz oraz sweter. Dzięki temu, że jest tutaj sweter, jest to troszeczkę cieplejsza wersja niż ta z kurtką skórzaną. Tak jak mówiłem o tej kurtce skórzanej, jest to dobre na cieplejsze dni do galerii handlowej, a tutaj dzięki temu, że mamy sweter, możemy jeszcze użyć jakiegoś szalika, który bardzo dobrze będzie pasował do płaszcza i wtedy będzie nam już na pewno bardzo ciepło. Szare chinosy z Zary oraz czarne buty będą świetnie współgrały z resztą tej stylizacji. Patrząc na te dwie stylizacje, raczej zbyt wiele bym nie zmieniał. Ta z kurtką skórzaną bardzo mi się spodobała, świetnym akcentem jest ten szalik, o którym mówiliśmy. Patrząc na tę drugą, też bym tutaj ewentualnie dodał szalik, żeby było jeszcze trochę cieplej, a poza tym jest naprawdę w porządku. Ta czapka bardzo pasuje i warto, żeby zgrała się mniej więcej z kolorem z naszego swetra, który mamy pod tą koszulą. Kolejna propozycja i szczerze, kiedy widziałem to na Pinterestie, nie byłem pewien, czy to dodawać, ale finalnie spodobało mi się. Dosyć streetwearowy look, moim zdaniem ta zielona kurtka jest niesamowita i od paru lat taka właśnie zieleń jest modna wśród kurtek dla kobiet, a także dla mężczyzn. Pamiętam, że przy stylizacji o kurtce skórzanej mówiłem, że niewiele bym tam zmieniał. Tutaj jest zupełnie odwrotnie, ponieważ w tej stylizacji naprawdę możemy eksperymentować i zmieniać różne rzeczy. To nie jest tak, że tutaj to wszystko świetnie ze sobą współgra. Tutaj możemy naprawdę dużo eksperymentować i próbować dodawać ciekawych, nowych rozwiązań. Mamy tutaj do czynienia ze zwykłymi białymi sneakersami, które są wysokie, ale z butami, tak jak mówiłem, możesz tutaj sobie trochę eksperymentować. Jeżeli miałbyś jakieś konwersy wysokie, jakieś buty takie inne, to tutaj naprawdę jest dużo możliwości i możesz na własną rękę sobie zaszaleć i spróbować dobrać coś innego, ponieważ nie jest to tak stricte narzucone, że takie buty będą pasowały. Ciekawym rozwiązaniem jest zawiązanie bluzy. Coś, co w Polsce rzadko to widzę wśród mężczyzn, natomiast za granicą, na Pinterestie lub na jakichś kanałach zagranicznych na YouTube widziałem to już zdecydowanie częściej. Dlatego, jeżeli masz tutaj możliwość zawiązania swojej bluzy, to momentami, tak jak u pana na tym zdjęciu, może to wyglądać naprawdę ciekawie. I zobacz, jak bardzo rzuca się w oczy ten element. W tej stylizacji warto zwrócić uwagę na tę koszulkę, która jest typowym oversize'em, która wystaje spod dołu. Jest to może trochę niechlujne, być może wielu osobom się wydawać, że to nie jest w moim stylu, ale jak dla mnie, moim zdaniem, to wszystko tutaj pasuje. To nie jest stylizacja, która jest kompletnie nieprzemyślana. Właśnie dlatego powinniśmy troszeczkę z niej zaczerpnąć, ponieważ nie jest to po prostu randomowo zarzucone na siebie, mimo że początkowo może to tak wyglądać, ale naprawdę te elementy garderoby ze sobą współgrają. Zwróć chociażby uwagę na tę czapkę, która jest w tym samym kolorze co bluza. Moim zdaniem w tej stylizacji będzie to dosyć ważne, ponieważ jeżeli założylibyśmy tutaj czarną czapkę, zwykłą lub całą białą, to by nie wyglądało już tak dobrze. Dlatego czapka powinna mieć mniej więcej ten sam kolor co bluza, dzięki czemu nie będzie się tutaj aż tak dużo działo. Ta jedna rzecz mogłaby moim zdaniem zniszczyć tę stylizację. Wydaje mi się, że to może być jedna z prostszych stylizacji, które dzisiaj przedstawiam, ponieważ każdy ma w domu bluzę, każdy ma w domu podobne spodnie, buty zgaduję, że też. Także tutaj kwestia tylko tej kurtki. Ale ciekawe rozwiązanie i sam z chęcią bym sprawdził, jakbym w takim wyglądał. Ostatnia stylizacja jest dla fanów troszeczkę bardziej eleganckiego ubierania się. Zwróć tylko uwagę, co my tutaj mamy. Jest tutaj płaszcz, który jest w kolorze w sumie podobnym do mojej bluzy, którą mam teraz na sobie, ale ważnym elementem. Ważnym elementem, który sprawił, że ta stylizacja jest wygrywem, jest golf, który jest w kolorze bordowym. Ja wiem, że jest to dosyć niepopularny kolor golfów, ja sam takiego nie mam, ale moim zdaniem w połączeniu z tą stylizacją wygląda to bardzo, ale to bardzo elegancko. Jest to stylizacja, w którą przykładowo mógłbym pójść na randkę albo pójść na wigilię. Wyjść do ludzi ogólnie. Jest naprawdę świetna. Elementem, który tutaj fantastycznie pasuje, są też te rękawiczki. Dlaczego dokładnie polecam tę stylizację? Otóż dlatego, że ten płaszcz, który ma ten pan, jest bardzo, bardzo modny ostatnio, a także bardzo dobrze pasuje do wielu stylizacji. Zwróć uwagę, że czarny płaszcz nie wyglądałby tutaj aż tak dobrze. To właśnie ten kolor tutaj gra główne skrzypce i w połączeniu z tym bordowym golfem jest niesamowity.
Czy coś zmieniłby w tej stylizacji? Wydaje mi się, że nie bardzo. Szalik tutaj już tak średnio nawet. Nawet z szalikiem bym się bał tutaj wjeżdżać. Dlatego ta stylizacja najlepiej, żeby pozostała taka, jaka jest. Wygląda ona w ten sposób niesamowicie. Cztery stylizacje, cztery bardzo ciekawe i wydaje mi się, że każda z tych stylizacji miała w sobie to coś. Dlatego jeżeli szukasz czegoś na zimę, to warto, żebyś zerknął w linki, które są podane poniżej. Obowiązkowo też daj mi znać, co sądzisz o tego typu materiale. Czy chciałbyś, żebym nagrał coś podobnego na lato? Czy chciałbyś, żebym coś więcej tutaj dopowiedział na ten temat? Być może czegoś zabrakło twoim zdaniem? Daj znać, będę wiedział na przyszłość, jak zrobić jeszcze lepszy materiał, żebyś mógł znaleźć jak najciekawsze inspiracje. Wszystkie te, co podałem tutaj, znalazłem na Pinterestie, przeglądając Pinteresta. Sam pomysł na ten filmik jest zaczerpnięty od was, czyli od widzów. Dlatego jestem zadowolony, że coś takiego mogłem stworzyć. Nie mam pewności co do tego, czy było to wystarczająco ciekawe. Dlatego jeżeli mógłbyś mi dać znać, czy to by się spodobało, będę ci naprawdę bardzo wdzięczny. I jak coś, to spróbuję wrócić do podobnego filmiku już jakoś w lecie. Wydaje mi się, że ważnym elementem tego jest właśnie to, że w każdym momencie możesz zerknąć na link i zobaczyć, co jest w jakiej cenie, jak to wygląda. Pamiętaj, że ważnym elementem jest też to, żebyś starał się dorwać te ubrania dosyć tanio. Czyli mniej więcej, jeżeli chcesz na zimę kupować ubrania, to w lecie było najlepiej to kupować, ponieważ wtedy były najtańsze. To taki pro tip. Podsyłam też link do swojego filmiku, w którym mówię, jak się tanio ubierać. Ponieważ właśnie ważne jest to, żeby z głową planować. Teraz na zimę trudniej nam będzie kupować te ubrania na zimę dosyć tanio. Dlatego najlepiej jest to robić z wyprzedzeniem. Wszystko dokładnie będę mówił w tamtym filmiku. Tymczasem jeszcze raz dzięki za ten odcinek. Widzimy się w następnym. Na razie. Cześć.